Siemaneczko, witam Was na moim kanale. Ten, kto mnie ogląda, ten się trochę zdziwi, bo w tym odcinku nie będziemy naprawiać, nie będziemy remontować, tylko pójdziemy w nieco innym kierunku, wręcz odwrotnie, trochę popsujemy, a mianowicie pokażę Wam, jak przygotować furę do wrak race, a nawet na przykładzie trzech samochodów, jak stworzyć fajne modyfikacje, które pozwolą nam, żeby te samochody przetrwały kilka rajdów. Przedsięwzięcie, które Wam także pokażę, będzie ogólnodostępne, bo każdy z Was, kto będzie na Śląsku, spoza, będzie ochotę przyjechać, będzie mógł tymi furami sobie pojeździć, poketować. Docelowo będzie 6. W tym odcinku pokażę Wam, jak przygotować 3 z nich. W kolejnym odcinku będą kolejne furki, ale dzisiaj Thalia, Civiczek i najbardziej zajechana na świecie 307. Tak więc zapraszam. Więc tak, jeśli chodzi o Thalię, niestety nie zacząłem nagrywać w pierwszy dzień, jak robiliśmy w niej przeróbki. Tak więc one zaczną się tam od któregoś momentu, prawdopodobnie jak już w niej podemontowałem i dorobiłem stelaż. Ale nic straconego, bo w każdy inny po kolei samochód będzie omówiony od początku do końca. Jak go przygotować? Tak więc co? Tak więc lecimy! Prace nad renóweczką Thalią, jak widać, trwają. Chłodnica jest w taki sposób zamontowana, że zrobiłem tutaj takie sporniki wyspawane od pasa przedniego po tamtą grudź i tu podtrzymanie na oryginalnych poduszkach, bo to trzeba wiedzieć, że tu te gumy muszą zostać, żeby od wibracji to zaraz na nie połamały plastiki z chłodnicy. Tu jeszcze wróci dzisiaj jedna taka poprzeczka, tak żeby to jeszcze było bardziej sztywne. Dzisiaj jeszcze mam zamiar podnieść w niej nieco zawieszanie. Pomiędzy MacPersony a budę po prostu wstawię takie gumy lub jakieś profile. Zobaczymy, co łatwiej tam będzie włożyć. Wzmocnienie drzwiowe, jak widać, wyspawane, żeby po prostu jak jeden w drugiego będzie uderzać, no żeby tu jednak no nie wgniotło tej drzwi, żeby nie zrobić krzywdy w środku. Z tej strony także zostały wyspawane już takie właśnie mocowania, sporniki, tak żeby uderzając z tej strony nie rozwalić od razu, nie wyrwać tylnej belki, tak żeby to pierw przyjęło na siebie kilkanaście strzałów. To wystaje nieco poza obrys samochodu, właśnie dlatego będzie łatwiej zabezpieczyć koło. A w planach jeszcze, jak widać, jest tutaj taka bela, co zabezpieczy nam już w ogóle ośkę tylną. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Z tej strony będzie to samo, dzisiaj właśnie będzie to wyspawane. Środek póki co jest stokowy, ale wylecą poduszki i takie tam pierdy. Sorry, że tak w sumie od połowy pracy, ale wcześniej nie było zupełnie czasu, wzięliśmy się od razu za robotę, za robotę z tym samochodem, za szarpania, dlatego tak od połowy Wam pokażę, co z tym samochodem zrobiliśmy. Tu fotka, jak ona wyglądała na dzień dobry. No i teraz, jak widać, powoli w ten sposób maska będzie też wycięta, a w międzyczasie... Haha! Prace, jak widać, posuwają się naprzód. Renóweczka jest praktycznie skończona. Tutaj bardzo fajnie, elegancko wyspawany sporniczek pod zbiornik. Maska wycięta z tego, co zostało. Zaraz będę robić osłonę pod silnik. Zobaczcie, jak rozwiązałem. Sekunda. O. Dobra, więc tak, tu jest taka specjalna, dosyć droga rura, która fajnie nam tutaj się, która się w fajny sposób nam tutaj wygina. Idzie ją ładnie zagiąć tam. Tu tak samo, tu powrót z chłodnicy. Chwila, nie, powrót jest tutaj, no a tutaj dojście do chłodnicy z powrotem. Takie kolaneczka ściśnięte. Starałem się robić jak najmniej w ogóle połączeń. Tu w środku między tym a tym jest taka gruba rura metalowa i tu cebanty, więc powinno to ciśnienie wytrzymać. Stelaż, jak widać, ładnie, solidnie wyspawany. Natomiast jak już ten samochód się skończy, będzie już tak zajechany, że nie będzie chciał jeździć. Po prostu tu się obetnie, ciach, ciach i tam, i będzie można cały ten układ chłodnicy ze zbiorniczkiem przenieść do kolejnej fury. Z tyłu, z tej strony tak samo, jak widać, rura jest wyspawana, jest wzmocnienie w drzwiach. Tu
tutaj tak samo, że jak ktoś uderzy, to żeby na słupek poszło, żeby oczywiście bezpieczeństwo musi być. I tutaj tak samo jest wyspawany bardzo ładnie ten kątownik, żeby tutaj osi za chwilę po prostu zaraz po pierwszych jazdach nie wyrwać. Więc tak to nam się tutaj ładnie prezentuje. Dobra, talia skończona, kolejna bryczka Civiczek, szósta generacja, kiedyś drogi samochód, dzisiaj już jako trochę rumpel, ta kosztowała 1000 zł, pognita, o środeczek też, trzeciej kategorii świeżości. Ale kurczę, kiedyś to była dobra bryczka. Kiedyś to były fajne samochody, ale niestety przegrały też walkę z czasem. No i też bardzo dużo tych fur też na te wrak rejsy zostało przeznaczonych. No dlatego, że są tanie i dobre silniki tutaj są. Ciężko zajechywalne. No, to eleganckie trzymanie na taśmę. Nie wiem, co autor miał na myśli, chyba klameczka jest. Nie wiem. Nawet nie wiem, jaki tu jest silnik. Ale zobaczymy, co tu pod maską siedzi. Dobra, mamy chyba tu zwykłe 1.4, czyli powinno długo wytrzymać. Honda, porządne silniczki. No ogólnie nie jest ta byka jakaś taka mega straszna. Jest do odszczurzenia, żeby ją zrobić. No ale jej przeznaczenie jest inne. Zobaczmy sobie na przebieg, co my tu mamy. Że tu jest przejechane. O kurczę, to ona swoje przejechała. 380 tysięcy kilometrów. Ona już swoje zrobiła. Kurde, patrzcie. Klimat, ale mam gównianą tą kamerę, dramat. O, fajny kaseciok z Sanio. To go wyciągniemy, bo szkoda, żeby się popsuł. Biegi jakoś tam chodzą. Nie jest zła, ale świetnik. Welurowa tapicereczka. Ale 380, no to swoje wysłużyła. Teraz dostanie zasłużoną emeryturkę. No co, bierzemy się. Pierw zrzucam przód. Lampy, zderzaki. No i chłodnica do góry, jak w talii. Okej, żeby w ogóle przygotować taką furę do wraka, no to najważniejsze, pozbywamy się plastików przednich, bo one i tak zaraz na dzień dobry to nam strzała i potem będą nam się mieliły między kołami, więc ściągamy lampy, które de facto można potem sobie wystawić na Elixa, parę złotych podzyskać sobie, zderzaczek tak samo nie jest zły, więc też pójdzie na handel, grill do śmieci, no bo jest pęknięty, ściągamy sobie zderzaczek następnie, a w sumie jak zdejmę, to wam pokażę co dalej. Dobra, po demontażu przodu bierzemy się za spuszczenie wody z chłodnicy. Tu także mamy klimatyzację, więc trzeba będzie tę klimę odpiąć, wywalić węże. Oczywiście uwaga na ten gaz, żeby tego nie wdychać bezpośrednio, bo to nie należy do najzdrowszych inhalacji. Więc rzucamy wodę z chłodnicy i za chwilę wam pokażę, jak tu ładnie wymyśleć, wyspawać sobie starażek. A tymczasem jeszcze zobaczymy sobie, jak ten silnik gada, bo zanim jeszcze go popsuję, chcę zobaczyć, czy to jest sprawne. Odpalimy chądziałę. Łabędzi śpiew. No jeszcze pochodzi chwilę, o. No. Ładniutko. O, klima i tak nie działa. A nie, działa. O, jak chłodzi, kurde. Aż szkoda będzie psuć. Dobra, wyłączymy. O, coś wolne łapie wysoko. Ale silnik sam sobie gra zajebiście. Dobra, gasimy, żebym sobie tu nie smrodził. Takie zajechane bryki stare często mogą skrywać fajną historię w bagolach i w innych zakamarkach. O kurde. O grubo. Tutaj jeszcze nie zaglądałem. Aha, okej, nie trzyma się. Moment, jakoś sobie muszę to podeprzeć. No dobra, co my tu mamy? Więc może rękawiczkę założę, żeby się kurde nie pokaleczyć, bo tu widzę jakieś szkła leżą. O,
O, gościu chyba śmigo na DPD poprzedni. Ile worków? No, oryginalny trójkącik z Hondy, 10 zł. Co my tu mamy? Ale fajson. O, przyłbica. Flaszki z browarów. My same śmigo. O, jakieś papiery. Red Palm Residence. Aha, bilety lotnicze stare z lufy. Dobra, tam nie zaglądam, bo tam dane są. Czyli śmietnik. Ciekawe, czy zapach. O, nowe Philipsy, choć fureczki. Najlepiej. Jak na szrodzie pracowałem, właśnie tak jak się szczupało po furach. Często szło fajne fanty znaleźć. O, proszę. Apteczka. Nieruszane. Żaróweczki. Takich fantów nigdy dość. Co my tu. Co my tu mamy? Czyżby książka serwisowa? Panie, serwisowany w ASO do końca. Fuj, to chyba pleśniały. Kurde, wszystkie dokumenty. Zaraz zaciąć jakieś zapisy są, co było wymieniane. Dobra, fura jest chyba z 94 roku, z tyle co wyczytałem po szybach, chociaż nie wiem. Ale mamy tu fakturę z 99 roku na opis operacji. Razem do zapłaty 237 zł. Co my tu mamy? Olej Helix Ultra. Cena jednostkowa 24 zł za 4 litry. No nieźle, fajne czasy były. Filtr oleju. Uszczelka korka miski oleju. I za wymianę mamy 237 zł w autoryzowana stacja obsługi Honda ASO. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. No nieźle. Co my tu dalej mamy? Ciekawy gadżet minionej epoki. Drogi kliencie, bardzo dziękuję za zakup nowej Hondy. Prosimy o wypełnienie naszego kwestionariusza. I cała generalnie ankieta dotycząca, jak ktoś ubrał tą hondziałę z salonu. Jak oceniał wizytę w tym salonie. No, ciekawy gadżecik. Swoją drogą, zobaczcie, jak to przemija. Jakiś czas temu ktoś wziął tą bryczkę z salonu, dbał o nią, czyścił. Nie daj Boże, aby ktoś przerysował ją. A teraz wartość, kurde, nawet rower z marketu jest droższy. Ale nic, no. Tak to jest, tak to bywa, tak to przemija. Jestem ciekaw, tak za 25 lat, czy będziemy upalać na przykład nowe Stingery, które teraz są. Teraz są nowe i za 25 lat będzie. Sprzedam Stingery, środek, wydmuszka, dyfer, spaw, podłoga, gruz. Dobra, zaraz wyciągamy chłodnicę, pokazuję wam, co dalej. Dobra, chłodnica wyciągnięta i ogólnie problem w każdym aucie jest taki, że każdy samochód ma inaczej mocowaną tą chłodnicę. Sorry. I generalnie w talii ona jest fajnie, bo ona była wąska, krótki przód i fajnie szło to zrobić te rozpórki. No tu przez całą długość fury szkoda materiału, żeby rozpórki, ale tu w podłużnicy, która no nie wiem, jak nie powinna aż takich szlagów dostawać, chociaż nie wiem, no tutaj to miejsce jest chyba najrozsądniejsze, tym bardziej, że jak patrzyłem na jakieś filmy ze starych wrak rejsów, to w tym miejscu właśnie chłodnica była mocowana, więc jak najbliżej budy ją tu podciągnąć, zrobić jakieś fajne mocowanie i myślę, że tu powinno być ok, do kielicha jakąś rozpórkę jej ciachnąć i myślę, że powinno być tutaj w porządku. Teraz zobaczymy, pokminię jeszcze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, tu jak widać wykminiłem pod chłodnicę coś takiego, tu na oryginalnych mocowaniach do budy ja przykręciłem, a tu drugi jest na takim sporniku, który też tam do otworu, nie wiem po czym, on tam był chyba po puszce z filtra takiej drugiej, a tu jest drugie wzmocnienie, które nam to będzie, żeby nam tu siły gnące się tu przechodziły i tu w to miejsce w tym momencie wchodzi sobie chłodnica, myk, no jeszcze tu, o. To dokładnie tam jeszcze skręcam, jeszcze to się dospawa i tu od góry taki zastrzał i będzie gitara. Dobra, układ chłodzenia jak widać jest już popodpinany. Jeszcze muszę tylko przymocować zbiorniczek wyrównawczy, tu taki elegancki sportowy wąż. Tutaj tak samo jest pociągnięty od dołu na oryginalnym wężu, na szczęście był no tyle długi, że bardzo fajnie pasował. Nagrzewnica odpięta. No i co? A teraz z tej strony robi się... Pokaż, majster, jak to pasuje. Teraz z tej strony robi się piękny zderzaczek. To z takiego dosyć konkretnego profilu, więc będzie można ładować. Będzie można ładnie ładować. O, trochę się porysowała.
Dobra, jesteśmy na etapie podnoszenia nieco tej furki, żeby aż tak nie targała podwoziem. Ale po pierwsze zobaczcie, jakie ludzie to są flepiarze. Klocków praktycznie brak. Oczywiście coś tam się włoży lepszego. Natomiast zwróćcie uwagę, ogólnie jakby ktoś szukał Hondy Civic, to niech sobie zdejmie piernadkola i popatrzy, w jakim stanie są podłużnice w tym aucie, bo one pod nadkolami wyglądały spoko, natomiast widzicie, ona się w rękach rozpada. Teraz trzeba zrobić nieco miejsca na młotek, żeby tam wbijać te mocowania. O, widzicie? Brak. Tak więc tak to wygląda. No fura już tu jest, tam są takie kosteczki metalowe wrzucone, z drugiej strony już jest zrobione. Zbiorniczek do spryskiwaczy, ważna rzecz, jak będziecie jeden za drugim lecieć, żeby było cokolwiek widać. Chłodnica prawie podpięta, zderzaczek się robi, więc zaraz wyjeżdżamy bryką z garażu i pokażę wam w całej okazałości. No i dobra, hondzisko skończone, prezentuje się to w taki sposób, zobaczcie, tutaj te mocowania drzwiowe, to wchodzi tak jakby tam i tu, żeby osłonić także słupek od strzała. Trochę teraz mniej się te drzwi otwierają, ale coś za coś. Z tyłu tak samo, zderzak ma takie zastrzały, żeby od razu tam go nie połamało, nie wyrwało. Tu trochę dostał z buta. Dwójeczka, jedyneczka. Będzie łącznie 6. No widać, w jakim stanie ta Honda, no słabym. Tu tak samo są porobione. No i najważniejsze zmiany są pod maską, tak? Mamy właśnie tak samo, jest tu zrobiony ten zderzaczek. Jest osłona pod miskę olejową, żeby nie rozwalić jej z grubego ryfla. Jest nieco podniesione zawieszenie na takich dystansach z blaszek. No i żeby macha się nie otwierała, tu takie jak w rajdóweczkach. Dobra, podniesiemy sobie ją. No i tu jak widać, to mocowanie chłodnicy tutaj w kielich. Ona tu się bardzo mocno trzyma. Ciężko, żeby cokolwiek się z nim stało. Jest zrobiony wentylator na przełącznik. Na krótko. Więc od razu po uruchomieniu będzie wentylator działał, żeby nie przegrzało silnika. Jest zamknięty w tym momencie też obiekt na grzewnicę, są rury odpięte i połączone są tak jakby z powrotem, bypassem, żeby, no to jest taka, że tak powiem, takie zabezpieczenie, żeby jak nie daj Boże tam by coś się rozszczelniło, strzała, żeby nikogo w środku nie poparzyło, tego byśmy nie chcieli, że tak powiem, robić to w sposób komercyjny, to co robić będziemy. Swoją drogą to wąż 8 dych kosztował, czyli prawie 1/10 budżetu tego samochodu. No, ale to będzie szło potem na inny samochód, jak ten się już skończy. No i tak to właśnie te hondzisko wygląda. Flota póki co się prezentuje w taki sposób. Jedyneczka, dwójeczka. Kliuwa jest, talia jest trochę mniej pozmacniana, ale to wyjdzie w prawie. Prawdopodobnie tutaj tak samo będziemy musieli wrzucić taką belkę do przodu, bo wtedy jeszcze mieliśmy takiego fajnego materiału, jak tutaj na złomie kupione stare takie regały solidne. No i co? No i tymczasem pora brać się za samochód numer 3. Jest i fura numer 2. Ale piękna. Sorry, numer 3. Ale szpachli. Peugeotisko. Dieselek HDI.
Piękny! O! Ale gada! Piękny, piękny! Bierzemy się za robotę! No, no i jest kolejny zawodnik. Wzięliście, silniczek pięknie chodzi. Turbinka się elegancko wkręca. Powiem tak, ogólnie na pierwszy rzut oka to auto, no dość powiem, kurczę, ładny, nowy, świeży samochód. Ale naprawdę to jest taki kibel. To jest taki kibel, że naprawdę ludzie czymś takim jeżdżą. On jest trochę brudny ogólnie, ale tak, zobaczcie, progi ulepione, czy one są wspawane. One są wspawane, z tego co widzę, chyba nowe były. No ale co, nie pomalowane ani nic. Zobaczcie, opona. Jeszcze bąbel widać. To jest tak normalnie na co dzień tym śmigą. Jak widzieliście wcześniej, tu także, tutaj ja mam taką teorię, że to auto było bardzo mocno walnięte w tył. Miało potężnego szlaga. No i tutaj trzeba było aż wspawać, bo to jest, tu są spawy. I tu trzeba było wspawać całą ćwiarę. Nie wiem jak to tu wygląda. Może te drzwi się ledwo otwierają. Usyfione całe to auto. O, żuberek elegancki. Zobaczcie, kanapa jest złamana. Kanapa jest złamana, czyli on chyba musiał dostać strzała i aż po prostu do tyłu go wyrwało. Poduszki oczywiście wystrzelone są w fotelach. Ale nie wiem, w którym to jest, mogło być tutaj heftane. No a tu jest beton po prostu. Tu jest beton. Klapa nawet nie jest zła, może by ją szło sprzedać za 50 zł. Ale tutaj ta szpachla. Po prostu coś pięknego. Coś pięknego. Odkuwamy tynk. No, piękne. Piękne, a syfu tylko narobiłem w betonie. Tutaj drzwiczki tak samo polepione, ulepione. Słupki. One chyba musiały być całe malowane, bo jest naprawdę słabe. Na masce szpachluwa. Tu aż puchnie. Korozja na słupkach przednich. Tutaj. W sumie wezmę młoteczek, zobaczę. Co? Natomiast pod maską to auto nawet nie jest takie tragiczne. Mamy tutaj 2.0 HDI. Rozrząd, proszę bardzo, był robiony przy 249 tysiącach. Teraz mamy chyba 260, coś zajrzymy. Oliwa była robiona niecały rok temu. Wejrzymy sobie do środka. Na tego przebiegu rzeczywiście. O, fajne klamy, fajny patent. Nie, ma, nie jest nawet obrzygane, ale potem ciekawo się zajrzę pod te plastiki wszystkie, jak to tam wygląda. Zobaczymy, co nam tutaj... Ej, dramat. Aż ciekawość potem do końca to wyklepię, dokąd to sięga. Oczywiście ogranicznik wyrywany. Proszę bardzo. Ty, a przebieg? Przebieg 267 tysięcy, niby ma te fura. Ale z drugiej strony powiem wam, że jest to auto naprawdę... Ono jest bardzo fajnie wyposażone. Ma tak, ma tempomat. Ma sterowanie, ale to jest akurat standard we Francuzach, ale jest tempomacik, jest... Moment, przekręcimy kluczyczek. No, Andrzej. Mamy komputer. Proszę wyjaśnić, komputer. Jest ciekawe, jakie błędy będzie wysyłał, jak będziemy pałować ten samochód. Mamy klimkę. Coś nie działa. Mamy zmieniareczkę, proszę ja was. Radyjeczko. Oryginalne, basik jest fajny. Ale nie, i no to jest... O. O, płytki coś tam chyba nie ma żadnej. Schoweczku co tam?
żaróweczka, jakieś tam pierdoły. O, widzę, że właściciel był fanatykiem żuberka, bo już druga pucha leży. I patrzcie, kurczę, welurowe fotele z podłokietniczkami, kurde, więc naprawdę to auto jest nawet lepiej wyposażone od mojego daily. A, no i oczywiście, patrzcie, pełna elektryka, drzwi, sterowanie lustereczkami. Że jak można tak jeździć? Mieć wyrwany odpowietrznik, chociaż z drugiej strony całkiem wygodnie się wsiada do tej fury. Ups, 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 ups. Co my tu jeszcze mamy? O, schowek na oksy. Może lepiej tego nie będę otwierać. I mamy wyposażone O Boże. Dobra, spioła pełna. Dobra, zajrzyjmy sobie może dalej, co my tu mamy. A tu już zaglądaliśmy. Zobaczymy, co to w bagolu. Pamiętacie, co w Hondzie było fajnego? Tam było dość sporo ciekawych fantów. Tutaj co my tu mamy? Jakieś plasticzki. Pleśń. Czyli spoczko. O, patrzcie tą kanapę. Co tu się stało w ogóle? Tu jest cały. Tu jest cały stelaż zgięty z tej kanapy. Ale strucel. O, jest i zapas. Fuj. Nie. O, podjeba malborasków. Malborasek. Kiedy ostatni raz miałem cię w ustach? Jest i zapaśnik, jest i kurde lewarek, trójkąt, korbkia do szyb. Nie wiem po co, bo to auto ma elektryczne. Czyli pełne wyposażenie. Dobra, zamykam tego rumpla, odpinam akumulator, bierzemy się za robotę. Nie będę go odpalał, bo to jest diesel i będzie mi strasznie śmierdziało tu w garażu. Więc to sobie daruję, to jeszcze muszę pozamiatać ten samochód. Ściągam lampy, ściągam zeżak, wywalamy chłodnicę i lecimy dalej. Zresztą zaraz zobaczycie. No i dobra, przód jak widać zdemontowany. No, powiem wam, że z tym Peugeotem mogę mieć troszkę ciężko z tego względu, że jest to trochę dziwna konstrukcja. Jest to dziwna konstrukcja z tego względu, że no, tu jest dość sporo plastików. Tu nie wiedziałem, jak się wstrzelić z mocowaniem chłodnicy, bo tu jest plastik. Tu zaraz zaczyna się, tu już jest szyba. Więc musiałem zrobić coś takiego. Dociąłem sobie kątowniczek, to jest niefabryczny, to ja teraz sobie dokręciłem. I chłodnica, już z niej wyciągnąłem te chłodnice z klimatyzacji. Chłodnica będzie mniej więcej, moment. No i będzie to coś takiego, ona sobie będzie leżeć tu na tej baletce i zastanawiam się, czy by tego nie zrobić tak jakby na jakiś może zawiasie. Tu jeszcze będą jakieś, tu jeszcze zrobię, bo tu jest blacha. Tu jeszcze zrobię ze dwie rozpórki, tutaj budy. Tu w tym miejscu nie powinno się za bardzo gnieść podczas strzałów, bo zrobimy zderzak trochę niżej, więc on będzie przyjmował główne strzały, a to jest dość wysoko, więc zrobię tu rozpórkę, ale zrobię ją na jakichś może łatwych takich spineczkach, żeby w momencie jak coś się zesra w silniku, to żeby sobie to móc podnieść, tak? O, na zawiasach, tu żeby właśnie móc się łatwo dostać do bebechów od silnika, jak coś tam w nim szczeli. No a to jest 2.0 HDI, więc no zobaczymy, czy on długo pożyje, tu jest dość dużo elektroniki nasrane, różnych czujników. No co do tej fury mam największe obawy z tego względu, że no jest najbardziej zaawansowana z tych wszystkich, co tu mamy. Jest też najmłodsza. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Działam dalej, zaraz węże będę próbował ponaciągać tutaj, ale pierw chcę zrobić tu, jakoś wymyśleć ten układ chłodzenia. Peugeotisko jest skończone. Śmieszna sprawa była, bo wyjeżdżałem z garażu, tak jak widzieliście, i się okazało, że tu skręcać się nie da w ogóle tym samochodem, a się po prostu okazało, że wspomaganie jest odpięte, bo tu jest śmieszna sprawa. Pierwszy raz sobie coś takiego widzę, ale tu jest elektryczna pompa wspomagania.
No i tutaj jak odkręcałem przewody, no to zapomniałem masę wpiąć, więc dlaczego tą masę potem sprawdzam? No i jeszcze jak skręcałem, to koło mi zahaczyło o osłonę, więc musiałem się wrócić, dociąć ją, ale jest okej. Widzicie, w ogóle solidna osłonka z ryfla, zamocowałem ją tam do wahacza, tam do belki oczywiście, nie do miejsca, gdzie to się rusza, tylko tam do belki, gdzie są mocowane wahacze. No i co, tu zrobiłem jeszcze taką osłonkę z takiej blaszki, no bo tu cały silnik był osunięty, nawet sprzęglic sprzęgła, alternator i reszta dostał bez jakiegoś kamienia, zaraz by się to poszło gędożyć, a tak fajnie jest zakryte. Nie wiem dlaczego od razu po odpaleniu silnika wcześniej wentylator działał, ale wystrzelił mi 30-amperowy bezpiecznik, nie wiem. Gwóźdkę trzeba panie włożyć, a nie jakieś kuźwa bezpieczniki. No i co, tu przedłużyłem wiązkę do czujnika, to jest chyba czujnik temperatury od płynu chłodzącego. No i co, jak widać, o, tu jeszcze trójeczkę musiałem wyszprajować. Zmocowanie jest. Pięknie, pięknie to wszystko chodzi. No, burdelik, będziemy trochę sprzątać przed, żeby ludzie w takim syfie nie jeździli, więc to się poogarnia. No i co, no wzmocnienia są porobione. Wzmocnienia są porobione dookoła, tu jest akurat oryginalna belka, oryginalny zderzak. Więc to zostało, tu tylko żeśmy dospawali takie końcówy, żeby koła pozagrywać. No i kurczę, no i peżocik jest gotowy do upalańska. A tymczasem pora zabierać się za furę numer 4. No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. A jak nie, to trudno. W kolejnym odcinku pokażę wam, jak robić na taką bryczkę Felicję, Kliuwę i co tam jeszcze było, Corsę. A jeszcze w kolejnych końcu polamy te graty. Tak więc co, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Ciao!